Witam, ja jestem Zenek, to jest Siwka 6, gram Ameryką na piątym poziomie, mamy turę 156-1650 rok naszej ery. Opracowuję astronomię, kolonializm i przygotowuję się do wojny z Egiptem, który spamuje tak naprawdę swoimi misjonarzami, innymi kaznodziejami pod tytułem Apostoł na przykład. Fuk oka, co ja tu mogę zrobić? 4 do żywności. No dobra, może tak zostać chyba. Washington, Boston. Boston mało produkcji, kurczę, blade. Toledo. No i to śpieszne Los Angeles, boże, wybudowane, które nic tu nie ma jeszcze. Trzeba jakiegoś robotnika. Tutaj w Baltimore chyba zrobię robotnika i wyślę do tego Los Angeles. Tu można by farmę zrobić. A może w stolicy? W stolicy mam wielkiego inżyniera Gustawa Eiffla. A właśnie, może wieżę Eiffla sobie zrobić, skoro mam Gustawa. Jaki cudak mam tu zbudować? Trwa do atrakcyjności. Musi zostać zbudowana na płaskim terenie w sąsiedztwie centrum miasta. Czyli gdzie? A Boże, musiałbym te farmy poniszczyć. Chyba niespecjalnie, co tu jeszcze do zbudowania. Tylko wieżę Eiffla mogę tu zbudować? To kiepsko. W ogóle jest jakiś fajny cudak, który jest wart wybudowania jeszcze. Latarnia z faru jest nawet fajna. Kolos tam może taki sobie jest. To potrzeba tak naprawdę do tego. Potrzeba jakiś jezior. To jest tak, mogę uniwerek zrobić. Co jeszcze mogę robić? Budowniczy chyba tutaj zrobię. I szlak handlowy do Memphis, Los Angeles, Atene, Zanzibar, Amsterdam. Dobra, wyślę do Amsterdamu tą ekipę. Czy mogę ich upgrade'ować? Jeszcze nie? No tak, nie mam złota. Wystarczająco dużo. Dobra, tą ekipę sobie cofnę chyba. Niech oni w Kyoto mi tu stacjonują. Okej, coś takiego. Co jeszcze robotnicy? To zapraszam tu. A ta ekipa co może zrobić? Jest trochę czekolady, kakao w sumie. Są lasy, które można by powycinać. Powycinam lasy w takim razie. Przyspieszymy budowę tej dzielnicy przemysłowej. To się przyda na pewno. A no i ten ziomuś. Co on mógłby zrobić? Ten niesamowity odkrywca. Jeszcze nie mogą zaatakować tych, no nie wierzę. Barbów. Uwielbiam przywódców otaczających się potężnym wojskiem. No nie wiem, czy to jakiś sarkazm, czy kurczę blady komplement. No a Egipt z uporem maniaka spamuje swoimi apostołami konfucjanizmu. Kolonia. Moje wojska tylko przechodziły, dziękuję. Okej, okay, co my tu mamy? 100% jednostek morskich z epoki renesansu i przemysłowej. 25% złota w miastach, które nie znajdują się na kontynencie twojej pierwszej stolicy. To się nie mnie przyda. I dwa nauki dzięki każdemu miastu, które jest suzerenem. Którego jestem suzerenem? To nic mi się nie przyda z tego kolonializmu tak naprawdę. Archeologów mogę ogarnąć. Spalona ziemia. Teokracja. Kiedy ja będę mógł się przełączyć na jakiś fajniejszy ustrój typu komunizm? Dobra, to może pociśniemy szybko do komunizmu. Czy demokracja? Przyspiesz, zbuduj 3 fabryki, przyspiesz, zbuduj 4 systemy kanalizacji. Demokracja przyspiesza, jak buduje 4 systemy kanalizacji. Ok, podaruję sobie na razie. A tak, to może być uniwerek. Co w tej Fukuoce mogę zrobić? Filadelfia?
Można by pobudować co? Farmę? Okej, okay, jest kolejne. Plus 2 punkty stolicy przy produkcji cudaków, budynków i dzielnic. Emisariusz w Toronto. Tak zrobię może. Okej. A ten ziom może wyciąć coś takiego jak dżungla. Tą ekipę to można sfortyfikować. Nasze genialne działa, niech sobie płyną. Tak, czy ja to mogę subgrade'ować? Mam 94 sztuki złota. No, come on, jeszcze nie mogę subgrade'ować, no raczej mnie nie stać. Okej, ta ekipa niech wytnie ten las tu. Ta ekipa w końcu się doczłapała, więc może się fortyfikować. No i ta biedna ekipa tych rycerzyków, czy też innych footmenów, czy oni mogą w końcu coś tu. Może co ona ma? Tonę kuszników, jakieś katapulty. I to tyle w temacie. Ja chcę jedną wojnę już teraz wypowiedzieć. Czy czekać aż dopłyną moje jednostki? A jak to wygląda? Może w następnej turze wypowiem tą wojnę? Właśnie, tylko jakie rodzaje wojny ja mogę jej wypowiedzieć? Wysuń żądanie. A czemu nie ma casus belli? Powiedz wojnę z zaskoczenia. Tylko taka wojna? Zadeklaruj przyjaźń, potępienie, złóż propozycję, wysuń żądanie. Ja bez jaj, mogę olbrzymią karę dostanę za wojowniczość, nie ma casus belli tutaj z nią? Czemu? WTF. Olbrzymia kara za wojowniczość, to będzie niezłe. Dobra, następna tura. No a kto nie może zaatakować? Grecy? Przecież oni są 100 lat za, kurczę, wszystkimi. Kto jeszcze? Chiny, które są na innym kontynencie. Raczej tu nie przypłyną. Eyum mei iem rimat shautiu empaiter. Entek jest wa enimiujem. Świetnie. Okej. Co tu się stało? Przejęto wrogiego szpiega, okej. To fajnie. Tu mogę uniwerek zrobić albo zrobić budowniczego i chyba tak postąpię. Będzie budowniczy. A my tu mamy w ogóle takiego ziomka jak handlowiec, czy też kupiec. Dobra, do pana dolu niech ciśnie sobie. 180 zł mam. Fajnie. Koloseum. Może być robotnik. Wytniemy sobie znowu dżunglę. Ten dzielny robotnik niech ciśnie tutaj. Boże, jaką drogę dookoła on przeszedł. Nie ogarniam. Dobra. Może być faremka. Tą ekipę są działa polowe. Czemu nie mogę ich upgrade'ować? Nie rozumiem. Dział polowych nie mogę upgrade'ować do tej kurcze, do artylerii? Czegoś to nie rozumiem. Przecież ona jest na moim terenie. No dobra, to tą katapultę sobie awansuję w takim razie. No i czy ja chcę wypowiedzieć tą wojnę? Ma tonę kuszników, jak ja bym tu ich mógł porobić? Jest poważna wygrana. Musiałbym zaatakować szybko tych jej kuszników, żeby mnie nie ostrzelali. Ale to jeszcze poczekam, jeszcze z dwie tury.
Dobra, ekipa, proszę wyciąć tutaj lasek, warsztat, dwie tury. No 12 tur, bo... Okej, nie no, ja nie zabiję tego gościa, mam już po prostu po dziurki w nosie ganiania tego typa. O, Jezus Maria, nawet mamy wioskę. Plemienną. Do zbadania, co ona chce? Moja propozycja? A co moja propozycja? Co ten szpieg oznacza? Ja mam jej szpiega dać? Aha, bo ja pojmałem jej szpiega chyba. To mam jej szpiega oddać? Za co, za otwarte granice? Ciekawe, co to jest ten szpieg? Oddać jej tego szpiega? Dobra, niech oddam jej. Za tą ofertę może być. W Egipcie zaczyna się epoka przemysłowa. Astronomia zmusza. Okej. Okay. W końcu co ja mógłbym tu wybudować w tym Madrycie? Pałac, potala, szpieg jakiś. Rycerz. Co ja chcę tu robić? Amfiteatr? Tylko 11 tur. Co to dla nich? Że ten Madryt to jakaś bieda straszna jest. Tak naprawdę. Mało żywności. Dwie tury będzie kolejny obywatel. Wow, niesamowite. Co ten w ogóle robotnik może zrobić? Nic, są same pustynie. Tak na dobrą sprawę. Dobra, zapraszam tu. A ty gościu w tej Filadelfii. Chyba farmę kolejną. Ja tu mam farm. 4, to powinno być 2 dodatkowe domostwa. Czy też obszary mieszkaniowe. Dobra, rycerzyk. Tutaj. Ty tutaj. Ty może zrobić coś takiego. A i co tu zrobić? Dzielnicę przemysłową? Dzielnica portowa, też fajna opcja. Ale może portową? Na początek tu jest plus 2. Zapraszam. Ej, ale to zaraz. Gdzieś chciałem wybudować dzielnicę portową przy... przy tym. Boże, się wybudowałem naprawdę. Przy morzu, to wtedy mógłbym na arsenał wenecki wybudować. Come on, serio. A tak Filadelfia będzie musiała to zrobić. Gdzieś tutaj. A Filadelfia chyba nie ma najlepszej produkcji, 22, chociaż nie no, ma nie najgorszą też. Ale szału nie ma. Trochę zrąbałem. Powinien wybudować chyba raz, dwa, trzy tutaj. To jest plus 2 do produkcji, no dobra. Niech ci goście tu się przejdą, ci tutaj. Przybywają moje kurcze niesamowite działa. Dobra, tą ekipę wrzucimy tu jakoś. No nic, zostawię chyba tutaj na miejscu te działa polowe i tyle. Jakby jakaś Grecja coś kombinowała, to przynajmniej będzie jakaś obrona. Okej, emisariusz kolejny, Erewań. To jest miasto... religijne. Nie, to chyba nie potrzebuje tej wiary od nich. Toronto. Dokąd wysłać mojego dzielnego emisariusza? Mam ich 3 aż. Ojej, to grubo. Do Amsterdamu. Poproszę. Jedno może iść tutaj. Dobra, następna tura. Jeszcze nie. Ten gościu co chciałby zrobić tu? Farmę? Okej, okay, next tura. Dzielnica biznesowa, to się buduje, Boże, w tym Los Angeles to jest jakaś
Drama. Muszę wysłać tam dosłownie robotnika jakiegoś, chyba tego z Madrytu. Modernizacja pozwala tworzyć proste drogi. To jednak krzywe drogi bez modernizacji. Cudaki, nie, potrzebuję cudaki. Leć gościu tutaj. Teraz tak, Waszyngton, co mógłby w końcu zrobić? Arena? Albo coś innego, albo uniwerek. To nie będzie uniwerek. Tą ekipę puścimy do Toledo. Ej, niech zrobią kopalnię w Toledo. Dobra, jest kopalnia w Toledo. A Filadelfia coś potrzebuje? Jakąś kopalnię? Tu mogłaby być kopalnia. To wyruszymy sobie tam. Nie wierzę dosłownie. Naprawdę będę ścigał go jak pajac. Dobra, Kabul dostanie trochę mieszkańców. Ta ekipa tutaj. Tych zapraszamy tutaj. Dobra, tu już nie będę się bawił wpływania po morzach. Co my tu mamy? Apostołów protestantyzmu. Niesamowite. No to tu. Do pana dolu. Dobra. Czy ja chcę już atakować? Znaczy w tej turze chyba jeszcze nie, ale w następnej już można by naprawdę zaatakować ten Egipt. Ciekawe, co mogę zrobić. Pójść tutaj. Okej, okay, next tura. O, przestali się gniewać. Znaczy nie ma potępień, ale jak wypowiem wojnę, to chyba dostanę zaraz potępienie. Umowa naukowa. Jeżeli fakty nie pasują do teorii, należy zmienić fakty. Co bym chciał tu zrobić w Waszyngtonie? Farmę kolejną? Ej, tu jest las, który można by wyciąć. Niech Boston to dostanie. Ja pójdę wyciąć ten las, żeby przyspieszyć tą dzielnicę portową w Bostonie, Chryste. Co my tu mamy? Kopalnię, tak? Dobra. To idź tu, gościu, zrobisz tu kopalnię też jakąś. Ty może zrobić coś takiego, coś takiego. Kyoto. Produkcja, żywność, no okej. Okay. Tu było na kopalnię, natrzaskać i będzie zabawnie. Nie no, takie oto jest mocarne, Chryste. Czemu tu jest aż trzy kultury? Skąd ta kultura? No Kyoto jest mocarne, nie powiem. Jest trzy kultury i dwa hajsiwa. Dobra, to zróbmy tak i tak. Żeby była nauka. Jeden turniej nowego obywatela. To tak trochę słabo. No come on, co ty mi tutaj robisz? To chcę przenieść, Boże, jakie to jest... Muszę wszystkich zablokować, żeby przenieść to. Dosłownie come on. Okej, okay, przyniosło ile? 18 tur, tak? No fajnie. W ogóle tak się zastanawiam, gdzie są złote ery? Nie ma w ogóle złotych er w tej grze. To mnie tylko zastanawia. Były złote ery w każdej grze, a teraz nie ma złotej ery? Czy tu jest złota era, tylko jeszcze się nie dokopałem do tego. Okej, okay, ile mam? 17 tur do nowego mieszkańca w Kyoto teraz. Tutaj musiałbym wyciąć tą dżunglę jeszcze i tu jest jeszcze dżungla do wycięcia. Dobra, rzućmy okiem. Tą ekipę tutaj mogę przerzucić. Tą ekipę nie zdesantuję jeszcze na brzeg.
Ja mam otwarte granice chyba z Egiptem. Okej, coś takiego. Ta ekipa może strzelać? Nie, nie może. Co my tu jeszcze mamy? Jezus Maria, no ile ja będę za tym krapem gonił? Chryste, naprawdę. Dobra, co wy chcecie zrobić? Wyciąć dżunglę chcecie. Okej, to są jeszcze ryby, które można by ogarnąć. No i rydwan odkrywca, zaraz, tam był przecież ten. A, tam była wioska, Boże. Produkcja. Proszę budowniczych chyba. Tych, tą ekipę wrzucimy tutaj. Tutaj uniwerek mógłby być. Targowisko. Może być uniwerek. Dobra, kopalnia, kopalnia. Wow. Takie to jest naprawdę mocarne. Toledo, no też nie wygląda najgorzej, chociaż mało produkcji żywności tutaj jest. Okej, okay, a karawana to tutaj. Może zasuwać. No i ta moja niesamowita eskapada na ten Egipt. Co ja mogę zrobić? Wypowiedzieć wojnę jej już. Uciekła gdzieś tymi jednostkami. Dobra, działa, damy tutaj. Trzy artyleryje. Tu mam artylerię tu. Czy ja tak mogę upgrade'ować w końcu? No niespecjalnie. Jezus Maria, naprawdę krew mnie zaleje z tym ściganiem tego typa. Dobra, tych puścimy do Los Angeles. No i co, czy ja chcę wypowiedzieć wojnę? Kogo mogłem to strzelać? Katapulty chyba. A, nieważne, z Egiptem wojenka. Casus belli, dyskusja. Obietnica niesprzyjowania, wysuń żądanie. Wojna, zaskoczenia. Olbrzymia kara, świetnie. Zadeklaruj przyjaźń. Jak to wygląda w ogóle zwycięstwo tej dżumalki? Nawrócone miasto 12. Ja mam 0. Scytia ma 10 miast. To tylko Scytia i Egipt ścigają się po zwycięstwo religijne. Ja mam nauki 32 techy, Gilgamesz ma 31, tylko że ja mam dwa razy tyle nauki co Gilgamesz. Jeżeli chodzi o kulturę, to tutaj dwa razy wszystkich wyprzedzam, albo w sumie trzy razy. A może nawet cztery. Taka siła armii. 1200 ma armii Kleopatra, proszę, proszę, ja mam 1400. Wynik, ile ja mam punktów? 347. Dobra, czy ja chcę jej tę wojenkę wypowiedzieć? Jak? Tu mogę zaatakować, tu nie mogę. To jeszcze turę poczekam chyba. Dobra, pane, wy pójdźcie gdzie? Tutaj? Suszyć te bagna. Dobra, następna tura. Nie, jeszcze nie następna tura. O, tych mogę desantować, to fajnie. Teraz następna tura. Widziałem bank z napisem pracujemy 24 wielkie godziny Zimbabwe na dobę. Ale nie miałem tyle czasu. No to jest ciekawe. 5 do złota, wielki kupiec, liczba punktów, naturę 2. Można zbudować tylko w sąsiedztwie dzielnicy biznesowej z targowiskiem obok bydła. Ciekawe, czy to wielkie Zimbabwe. Bo rewolucja przemysłowa i rozwój miast doprowadziły do powstania poczucia anonimowości.
dzielnicą osiedlową. Akademia Wojskowa i porty dają plus jeden nauki, badania wojskowe, okej. Dobra, podjedźmy. Boże, po co ja podjeżdżałem tym? Naprawdę. Chciałem katapultę zaatakować. Dobra, to tak, to tak. To może być kopalnia też. Może być kopalnia w Filadelfii. Jak to było na przerost? To jest 2,8 przerostu żywności. 10 tur do nowego obywatela. Okej. To jest do Bostonu należy ten heks teraz? Tak. Wytniemy sobie ten las. Dobra, przyspieszone, przyspieszone. To poproszę spichlerz chyba. Dobra, produkcja. Też jest wzgórze. To jest 26 tur. No, do nowego ziomeczka. Dobra, przejdźmy tu. Okej, a gdzie jest mój rydwan śmierci? Pojedzie tutaj sobie. Okej, czy ja chcę rozpoczynać wojenkę? Jest tylko żywność. Pójdę na tą dżunglę, będzie produkcja, to się przyda. Madryt, jak ten Madryt wygląda? Tak, przez okno. Tutaj chyba by trzeba wybudować farmę tak naprawdę. A skąd to złoto? Aha, bo to jest kość słoniowa. Dobra, rzecz Polakiem jeszcze raz. Na wynik 350 punktów, nauka, kultura, dominacja. Dwie stolice zdobyte, świetnie. Dobra, ja kończę ten odcinek. W następnym wypowiemy wojnę Egiptowi i zajmiemy jej miasta. To tyle, dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.